Burmistrza Daniela Sińskiego, Sekretarza Miasta Marcina Kurkowskiego, Panią Skarbnik Celinę Pałasz, Zastępcę Skarbnika Panią Joannę Spech i Radcę Prawnego Daniela Pałasz. Witam również wszystkich mieszkańców, którzy obserwują dzisiejsze posiedzenie. Otwieram 49. sesję Rady Miasta Rumi. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w tej chwili obecnych jest 11 radnych. W związku z tym mamy kworum do podejmowania decyzji wiążących radę. Przechodzimy do punktu trzeciego. Przyjęcie porządku obrad sesji. Czy ktoś ma uwagi do porządku dzisiejszego? Proszę bardzo, panie Leszku. Dobrze, dziękuję. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Proszę o włączenie do porządku obrad dwóch projektów na druku 681 i 682. To są projekty w sprawie rozpatrzenia skarg. Taka konieczność wyniknęła z tego, iż dopiero w dniu wczorajszym komisja te projekty przyjęła. Dziękuję. Dziękuję. Czy są inne wnioski? Nie widzę. W związku z tym prosimy o... I tak, jak głosujemy w punkcie 30a podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza miasta Rumi, druk numer 681. Kto jest z radnych za wprowadzeniem tego punktu do dzisiejszego porządku? Już jest mówiłem. Pierwsze głosowanie. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza miasta Rumi, druk numer 682. Proszę o umożliwienie radnym głosowania tego punktu. Zagłosowało 11 radnych, czyli 0, otrzymujących 0, zagłosów 3, nieobecnych 7. Punkt 30b został przyjęty. W tej chwili będziemy głosowali całość porządku obrad wraz z tymi dwoma wprowadzonymi projektami uchwał. Proszę o umożliwienie radnym przyjęcia porządku dzisiejszych obrad. Thank you.
głosowało 12 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0, brak głosu 2, nie obecnie 7. Porządek obrad dzisiejszych sesji został przyjęty. Przechodzimy do punktu 4. Przyjęcie protokołu numer 48 z 49 sesji Rady Miejskiej z dnia 28. Bo dzisiaj 48 sesji z dnia 24 listopada 2022 roku. Czy są uwagi do protokołu? Nie widzę. Proszę o umożliwienie głosowania radnym przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji. Nieobecnych 7. Protokół z 48 sesji został przyjęty. Przechodzimy do punktu 5. Uchwalenie budżetu miasta Rumi na rok 2023. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2023. Druk nr 640. Projekt uchwały przedkłada burmistrz miasta. Prosimy panią skarbnik Celinę Pałasz o przedstawienie projektu uchwały. Oznaczony drukiem 640. Do projektu uchwały budżetowej burmistrz miasta wprowadza autopoprawką w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, dokonując przesunięcia między paragrafami w ramach rozdziału 913 środków w wysokości 250 tysięcy złotych zaplanowanych na opiekę nad zwierzętami oraz przesunięcia między paragrafami w ramach rozdziału 995 środków w wysokości 4,5 tysiąca złotych zaplanowanych na dotacje na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom. W związku z powyższym zmienił się załącznik numer 2 w tych rozdziałach, załącznik numer 8 dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu oraz załącznik numer 13 dotacje celowe na 2023 rok. Budżet miasta na rok 2023 konstruowano w okresie bardzo dużej niepewności związanej z wojną w Ukrainie, rekordową inflacją, wzrostem cen energii oraz ograniczeniem dochodów własnych samorządów. Zmiany w systemie podatkowym w zakresie partycypacji samorządów we wpływach z podatku PIT spowodowały znaczny ubytek dochodów miasta z tego tytułu. Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku PIT w wysokości 60,4 miliona złotych zaplanowane przez ministerstwo na rok 2023 są zbliżone do poziomu roku 2020. Jednocześnie przekazane pod koniec ubiegłego roku, jak również i w tym roku, środki z tak zwanej subwencji rozwojowej niestety nie pokrywają w pełni utraconych dochodów przez gminę. Ponadto od 1 stycznia zmianie ulega również minimalne wynagrodzenie pracowników z 3010 zł do 3490 zł, a od lipca 3600 zł będzie wynosiło minimalne wynagrodzenie. To również jest finansowane ze środków własnych gmin. Z drugiej strony następuje bardzo szybki wzrost wydatków bieżących. Gwałtownie rośnie
inflacja, rosną ceny energii elektrycznej, paliwa, gazu i wszystkich innych usług. Budżet został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz aktami wewnętrznymi. Prognoza uwzględnia dane przewidywanego wykonania roku 2022, uwzględniając wzrost cen towarów i usług, ale niestety te przyjęte w założeniach do projektu w wysokości 7,8 stały się już dzisiaj jakby nieaktualne, ponieważ na bieżąco otrzymujemy informacje z GUS-u o wysokości inflacji w listopadzie 17,4 przy zakładanym wzroście PKB na poziomie 3,8%. Prognozowane dochody na 2023 rok ogółem miasta wynoszą 224 miliony, w tym dochody bieżące w wysokości 212 milionów złotych, natomiast dochody majątkowe w wysokości 12 milionów. Możemy powiedzieć, że zaobserwowaliśmy w stosunku do roku poprzedniego spadek dochodów i wydatków mniej więcej na tym samym poziomie, co jest związane z spadkiem dotacji. Głównie chodzi tutaj o świadczenie 500+, które już od maja tego roku realizuje ZUS. W strukturze dochodów dominują oczywiście dochody bieżące 94%, dochody majątkowe to 6% całości dochodów. Natomiast dochody własne to 56% całości dochodów. Subwencje stanowią 27%, zaś dotacje 17%. Jeżeli chodzi o prognozowane wydatki na rok 2023 ogółem, to wynoszą one 236 milionów złotych, w tym wydatki bieżące 206 milionów, wydatki majątkowe 30 milionów złotych. W strukturze wydatków oczywiście dominują wydatki bieżące, to jest 87%, zaś wydatki majątkowe stanowią 13% całości wydatków. Pomimo trudnego czasu, chcąc kontynuować program inwestycji, który jest swego rodzaju kołem napędowym dla lokalnej gospodarki, przeznaczyliśmy na inwestycje 30 milionów złotych. Dzieląc tę kwotę, możemy powiedzieć, że 2,5 miliona to kontynuacja projektów z udziałem środków europejskich. Projekty budżetu obywatelskiego 1,5 miliona, w tym są projekty kontynuowane z roku 2022. Na wykupy gruntu 1,9 miliona złotych, inwestycje na drogach gminnych 2,7, inwestycje urzędu oświatowe, sportowe, w MOPS-ie to niespełna 21 milionów złotych. Na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowaliśmy kwotę 1 200 000 złotych. Podsumowując, prognozowane dochody ogółem 224 miliony złotych, prognozowane wydatki ogółem 235 milionów złotych, planowany deficyt budżetu wyniesie 11 milionów złotych. W wyniku zaplanowanych dochodów bieżących i wydatków bieżących uzyskano nadwyżkę operacyjną w wysokości 6 milionów złotych. Rozchody wynikające z harmonogramu spłat kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości 6 milionów złotych. W wyniku zaplanowanych dochodów i wydatków deficyt budżetowy, rozchody wynikające z harmonogramu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów planuje się pokryć wolnymi środkami w wysokości 17 milionów złotych. Stan zadłużenia na koniec roku 2023 wyniesie 48 milionów złotych, co stanowi 22% planowanych dochodów gminy. Tym samym zachowano relację określającą indywidualny wskaźnik spłaty długu dla gminy Runia, o którym mowa w artykule 243 ustawy o finansach publicznych. Teraz mam pytanie, bo przygotowałam dalszą część prezentacji związane z projektem uchwały wieloletniej prognozy finansowej. Czy mam ją od razu też czytać? Tak, proszę bardzo. W imieniu burmistrza przedstawiam Państwu również projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej miasta Rumi na lata 2023
2036 oznaczone drukiem 641. Wieloletnią prognozą objęto lata 2023-2036, gdyż w roku 2036 nastąpi całkowita spłata długu. Metodologia opracowania WPF według aktualizacji z października tego roku opracowanego dla JST przez Ministerstwo Finansów zawiera zalecenia, rekomendacje i praktyczne wskazówki ułatwiające przygotowanie WPF-u z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych ustaw z 15 września. Posłużyła w przygotowaniu wieloletniej prognozy finansowej miasta Rumi. Wielkości dochodów i wydatków prognozowanych na rok 2023 są zgodne z danymi wykazanymi w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2023. Dochody bieżące w latach 2024-2026 założono wzrost dochodów bieżących średnio na poziomie 3,98% bez udziału środków pochodzących z Unii Europejskiej. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie się utrzymywał do 2026, a od 2027 przyjęto stałe wartości do WPF-u. Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na lata 2024-2026, tak w zakresie dochodów, jak i wydatków nimi finansowanych, zaplanowano na poziomie roku 2023, z wyjątkiem dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, którą zaplanowano zgodnie z przepisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. W dochodach bieżących uwzględniono środki z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, wysokościach ustalonych na podstawie zawartych umów i stopnia dofinansowania poszczególnych projektów. Jest to wykaz projektów w załączniku nr 2 w pozycji 1.1.1 wieloletniej prognozy. W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano wpływy ze sprzedaży majątku oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa własności użytkowania wieczystego. Wartość szacunkową nieruchomości do sprzedaży w latach 2023-2024 przyjęto na podstawie podjętych uchwał przez Radę Miejską oraz wartość innych działek, które mogą zostać sprzedane po uzyskaniu akceptacji Rady. Zaplanowano m.in. do sprzedaży działki w rejonie ulicy Mieszka I, Czarneckiego, Żwirkiny Góry, Kocynierów, Władysława IV, Mostowej, Jodłowej, Agresowej na ogólną powierzchnię 15 tysięcy metrów kwadratowych, których wartość szacunkowa opiewa na około 6 milionów złotych. W 2023 i 2024 w dochodach majątkowych uwzględniono również środki z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych w wysokościach ustalonych na podstawie zawartych umów. Jest to wykaz projektów w załączniku nr 2, pozycja 1.1.2. Wielkość wydatków bieżących w poszczególnych latach została określona w oparciu o wydatki wynikające z wieloletnich przedsięwzięć, prognozowanych trendów w zakresie poziomu inflacji oraz poziomu wykonania poszczególnych kategorii wydatków. W 2023 roku zabezpieczone środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane i są one wyższe w stosunku do poprzedniego roku budżetowego, gdyż uwzględniają skutki podwyżek za roku 2022 oraz zwiększenia pensji minimalnej w 2023. Do 2026 zabezpieczono środki również na przyszłe świadczenia pracownicze z tytułu nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, a wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich. Przy prognozowaniu wysokości wydatków bieżących przyjęto założenie konieczności spełnienia wymogów ustawowych dotyczących nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na inwestycje miejskie. Wykaz zadań bieżących wieloletnich w załączniku nr 2 w pozycji 1.3.1. Wydatki majątkowe obejmują realizację inwestycji rocznych, jak również zaplanowane przedsięwzięcia określone w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Jest to wykaz w załączniku nr 2, pozycja 1.3.2.
Wynik budżetu w 2023 to deficyt budżetowy w wysokości 11,3 miliona złotych, który zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 11,2 miliona złotych oraz przychodami ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy w wysokości 67 tysięcy złotych. W kolejnych latach nie planuje się deficytu budżetowego, a planowane nadwyżki w całości planuje przeznaczyć się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. Przychody budżetu. W 2023 planuje się przychody z wolnych środków 17 milionów, które wynikają m.in. z niezrealizowania części zadań inwestycyjnych w roku 2022 oraz przesunięciem ich do realizacji na rok następny oraz wyższym wykonaniem dochodów. W latach 2023-2027 zaplanowano również przychody z tytułu spłaty udzielonych w 2019 roku pożyczek z budżetu gminy dla wspólnot mieszkaniowych. Rozchody budżetu stanowią spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich zgodnie z obowiązującym harmonogramem ich spłat. Standard zadłużenia gminy na koniec roku 2022 wyniesie 54 126 239 zł. Planowane rozchody w roku 2023 to 5 878 300 zł. Pozwolą ustalić dług na koniec roku 2023 w wysokości 48 247 939 zł, to jest 21,5% dochodów ogółem. Indywidualny wskaźnik długu dla gminy Rumia to relacja określona w artykule 243 zmienionej ustawą o finansach publicznych. Liczona została pozycja 8.1 do 8.3.1 z załącznika nr 1 do projektu uchwały o WPF-ie. Pozycja 8.4 i 8.4.1 tego załącznika zawiera dodatkową informację uzupełniającą o spełnieniu warunków wynikających z artykułu 243 wyrażone słowem tak. Wskaźnik spadł zobowiązań w 2023 roku kształtuje się na poziomie 5,64% przy dopuszczalnym na ten rok limicie spłat zobowiązań w wysokości 21,8%. Również w kolejnych latach objętych prognozą finansową kwota spłat nie przekracza dopuszczalnych wysokości. Do obu tych projektów uchwał złożonych do Regionalnej Izby Obrachunkowej wpłynęły również opinie o tych uchwałach. I tak do urzędu wpłynęła uchwała nr 21/G/125/P/4 rzymskie/22 z 8 grudnia 2022 roku Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, której skład orzekający zaopiniował pozytywnie projekt uchwały budżetowej miasta Rumi na 2023 rok oraz możliwość finansowania planowanego deficytu. Badając projekt uchwały budżetowej, skład orzekający, biorąc pod uwagę całość materiałów przedłożonych do zaopiniowania, stwierdza, że projekt uchwały został opracowany zgodnie z prawem w sposób szczegółowy, jasny i analityczny, przedstawiając metodologię prognozowanej wielkości budżetu i pozwala ocenić zamierzenia burmistrza w zakresie realizacji zadań miasta Rumi. Wpłynęła również druga uchwała nr 220/G/125/F/4 rzymskie/22 również z 8 grudnia, której skład orzekający zaopiniował pozytywnie projekt uchwały o wieloletniej prognozie finansowej miasta Rumi na lata 2023-2036. Skład orzekający stwierdza, że projekt uchwały w sprawie WPF-u został opracowany zgodnie z prawem. Wielkości zaplanowanych wydatków bieżących nie przekraczają sumy dochodów bieżących w poszczególnych latach, a tym samym została zachowana relacja określona w artykule 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Ponadto stwierdza, że w 2023 roku oraz w latach następnych wskaźnik spłat zobowiązań nie przekracza dopuszczalnych limitów wysokości spłat zobowiązań, a tym samym gmina spełnia wymóg artykułu 243 ustawy o finansach publicznych, a prognozowana prognoza jest możliwa do realizacji. Powyższe opinie zostały przekazane do wglądu Radzie Miejskiej Rumi. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Szanowni państwo, ja chciałem przede wszystkim
zarówno Państwu radnym, jak i całemu zespołowi, przede wszystkim Pani Skarbnik podziękować, że w tak trudnym czasie dużego, nie oszukujmy się, kryzysu, zarówno poziom inwestycji w mieście jest, będzie realizowany w przyszłym roku, myślę, w takim ambitnym wydaniu. Mamy tam między innymi też zabezpieczone środki na przyszłe, mam nadzieję, źródła energii, ponieważ o ile na rok 2023 jesteśmy zabezpieczeni stałą ceną regulowaną, natomiast to, co się stanie w 2024 roku, tego nikt nie jest w stanie nam powiedzieć. Natomiast doskonale sobie zdajemy sprawę, jakie ceny za kilowatogodzinę są teraz na rynku. Na rynku, na fakturach może lepiej powiedzmy, na fakturach, które dotyczą zarówno rumskich przedsiębiorców, jednostek i tu widzimy, że tak jak my płacimy jeszcze w tych zakupach grupowych 40 parę groszy za kilowatogodzinę, te ceny są powyżej 2 zł za kilowatogodzinę. Stąd się będą też ceny różnego rodzaju usług i produktów pojawiały coraz wyższe. To jest mocno napędzająca się inflacja. Także no, moim takim głównym zadaniem na najbliższy czas jest fakt, aby zabezpieczyć energetycznie nasze miasto, nasze jednostki. Przede wszystkim, żebyśmy nie mieli gigantycznych cen prądu w roku 2024. Są prowadzone już rozmowy, wiemy, jakie są procedury, żeby wybudować czy to farmę fotowoltaiczną, czy jeśli ustawa się zmieni o wiatrakach, wiatraki w innych miejscach niż Rumia, co jest dozwolone. I myślę, że to jest chyba taki najbardziej ten perspektywiczny problem na rok 2024 i następny, aby zabezpieczyć nasze miasto i żeby zarówno dzieci w szkołach, nauczyciele, wszyscy mogli pracować i żebyśmy realizowali te zadania, ponieważ w przypadku rachunków, które mamy na poziomie kilku milionów złotych, jeśli wzrosną 5- czy 8-krotnie, my możemy po prostu tego nie dźwignąć. Także ja jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim dziękuję za te wszystkie lata, gdzie postępowaliśmy bardzo, bardzo rozsądnie. Widzimy, że zadłużenie miasta jest w stosunku do budżetu i patrząc na inne samorządy, naprawdę jesteśmy w komfortowej sytuacji, ale tylko w stosunku do innych, bo to nie oznacza, że odsetek nie płacimy, a widzimy, że gdybyśmy mieli 10 czy 30 czy 50 milionów więcej kredytu wziętego, to od każdych 10 milionów prawie milion złotych, na pewno około 800 tysięcy byłyby to same odsetki rocznie płacone przez naszą gminę. Także naprawdę ogromne podziękowania dla wszystkich Państwa, że przez te lata tak prowadziliśmy Rumię, że w stosunku, tak jak mówię, do innych te zadania są realizowane. Oczywiście bardzo byśmy chcieli działań społecznych więcej realizować, natomiast no, w czasie kryzysu wszyscy zaciskają pasa i niestety te działania są po prostu ograniczane i musimy to przetrwać. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Proszę o przedstawienie opinii Komisji Finansowo-Budżetowej z dnia 30 listopada 2022 na temat tych dwóch projektów uchwał na drukach 640 i 641. Dziękuję Panie Przewodniczący. Z imienia Pani Przewodniczącej Magdaleny Wrobickiej odczytam opinię Komisji Finansowo-Budżetowej. 29 listopada 2022 roku Komisja Finansowo-Budżetowa otrzymała wszystkie opinie Komisji Merytorycznych Rady. Wszystkie komisje wydały pozytywną opinię i na tej podstawie Komisja Finansowo-Budżetowa Rady Miejskiej Rumi w posiedzeniu w dniu 29 listopada 2022 roku wyraziła opinię pozytywną dotyczącą projektu budżetu miasta Rumi na rok 2023 w głosowaniu 6 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. Oba projekty uchwał na druku 640 i 641 Komisja Finansowo-Budżetowa zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję.
oraz wieloletnie prognozy finansowe. Grup prawnych ponad podziałami popiera złożony przez burmistrza projekt budżetu miasta na rok 2023 oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2036. Jest to dokument opracowany w sposób rzeczowy i odpowiedzialny, pozwalający zabezpieczyć prawidłowe funkcjonowanie wszystkich jednostek miejskich realizujących zadania nałożone na samorząd. Również Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała projekt przyszłorocznego budżetu i wieloletniej prognozy finansowej. Projekt budżetu zakłada wydatki w wysokości 235 milionów złotych, z czego 30 milionów przeznaczone zostało na realizację inwestycji miejskich. Kontynuowane i zakończone zostaną kolejne strategiczne przedsięwzięcia w naszym mieście. To jest budowa węzła integracyjnego w Rumie oraz rewitalizacja Góry Markowca. Kolejne duże i bardzo ważne z perspektywy naszych mieszkańców przedsięwzięcia to budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego, czy też budowa dwóch kolejnych komunalnych budynków. Godne podkreślenia jest również fakt, iż wydatki związane z oświatą w Rumi to już blisko 100 milionów złotych, z czego 40 milionów pochodzi z budżetu naszego miasta. Świadczy to o tym, jak ważny dla nas jest wszechstronny rozwój naszych dzieci i młodzieży oraz dobre warunki nauki w gminnych szkołach. Duże środki chcemy w przyszłym roku przeznaczyć na inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii, które powinny zabezpieczyć energetycznie nasze miasto w następnych latach. W dalszym ciągu będziemy kontynuować programy wprowadzane przez wielu laty, modernizację starych chodników oraz wykładanie bocznych, mniej uczęszczanych uliczek płytami i umów. Planowane jest również rozpoczęcie prac projektowych mocno oczekiwanej przebudowy skrzyżowania ulicy Dąbrowskiego oraz Kruzyckiego, rewitalizacja placu Kaszubskiego. W tym budżecie zaplanowano także środki na projektowanie sal gimnastycznych przy SP4 oraz SP6. Zaplanowano również kilka inwestycji, które zwiększą bezpieczeństwo drogowe czy też wodne w naszym mieście. Kontynuowana będzie realizacja kolejnych projektów z budżetu obywatelskiego, w którym znalazły się zadania cieszące się akceptacją mieszkańców Rumy. Zaplanowane jest również wiele projektów prospołecznych, w tym tych kierowanych do naszych seniorów i młodzieży, czy też wiele działań proekologicznych. Przybędzie wiele nowych zielonych nasadzeń, drzew, krzewów czy też kwiatów. Będziemy kontynuować programy i walczyć z bezdomnością zwierząt poprzez sterylizację i kastrację psów i kotów, czy też chipowanie zwierząt. Pomimo ciężkiej sytuacji związanej z inflacją, ogromnymi wzrostami cen energii, gazu, czy też komunikacji zbiorowej oraz mniejszymi szacowanymi wpływami z podatku PIT, robimy wszystko, co możemy, by tempo rozwoju naszego miasta zostało zachowane. I dlatego Klub Prawnych Ponad Podziałami, jak już na wstępie mojej wypowiedzi zaznaczyłam, w pełni popiera projekt złożony przez burmistrza miasta. Dziękuję bardzo. Dziękuję. W imieniu klubu PiS Michał Kwiecz. Panowie Burmistrzowie, Panie Przewodniku, Szacowna Rado, Pan Sekretarz. W imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości pragnę przedstawić nasze stanowisko. Przedstawiony budżet miasta na rok 2023 jest z formalnego punktu widzenia prawidłowy. Dochody i przychody pokrywają wydatki. Ale warto przyjrzeć się do końca temu i tym liczbom i kwotom i co władza miasta zamierza zrobić w przyszłym roku. Niestety, na początku trzeba stwierdzić, iż wydatki inwestycyjne w uchwale budżetowej na rok 2023 stanowią jedynie połowę wykonywania inwestycji w roku bieżącym. W tym roku 67 milionów złotych, a w przyszłym 30 milionów złotych. Wyrażam nadzieję w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości, że wzorem lat ubiegłych wydatki te zwiększą się w trakcie roku budżetowego. Do plusów planowanej uchwały budżetowej należy zaliczyć realizację budowy mieszkań komunalnych, Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego czy Biblioteki Kaszubskiej. Na powyższe inwestycje pozyskano znaczne środki z budżetu państwa, to jest z Banku Gospodarstwa Krajowego, z Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej czy z Ministerstwa Kultury. Należy dodać, iż rząd przeznacza dla samorządowców duże środki na budowę infrastruktury drogowej czy społecznej w różnych funduszach promocyjnych i z tych środków należy intensywniej korzystać. Jako radni Prawa i Sprawiedliwości deklarujemy,
pomoc w tym zakresie, aby poprawić stan infrastruktury drogowej w naszym mieście. Niestety w infrastrukturze drogowej widzimy, że plany na rok przyszły są bardzo skromne. Do plusów na